Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat dzwonów, gongów, ponieważ to jest temat bardzo istotny. Ja dodam, że gongi, dzwony są już znane od wielu setek lat i od wielu tysiącleci. Były używane w Tybecie, były używane w Indiach, jak również tutaj w Europie są używane dzwonów i używanie dzwonów jest też robione. Także ja bym chciał poruszyć ten temat, ponieważ to się dotyczy dokładnie oczyszczenia eteru z wszelkich negatywnych wibracji. A więc dlaczego dzwonnice były umieszczane w centrum danego miasta? Dlatego, ponieważ miały za zadanie chronić mieszkańców przed istotami subtelnymi typu duchy, typu jakieś astrale negatywne. Właśnie dzięki dzwonom te jakby istoty mogły się oddalić i zostawić po prostu danych mieszkańców danego miasta w spokoju. Ja dodam również, że gongi były używane przez mnichów tybetańskich właśnie do harmonizowania aury, do harmonizowania czakr, jak również kamertony, jak również kartale, to są takie jakby dzwonki, które się jakby styka ze sobą i one wydają specyficzny metaliczny dźwięk. Ja dodam, że w kulturze Indii wielokrotnie są używane kartale do dnia dzisiejszego. Są takie kartale większe w formie takich dzwonków. Są kartale mniejsze, mniej więcej mierzące 10 cm. Takie kartale można zakupić w Indiach, jak również tutaj już w Europie. Są eksportowane w takich sklepach z produktami z Indii. I drodzy kochani, jeżeli macie takie możliwości, żeby takie kartale zakupić, to tym bardziej, ponieważ śpiewanie bhajanu przy dźwiękach kartali jest najlepsze, co może być, żeby po prostu rozbudzić waszą duchowość, rozbudzić wasze neurony, ponieważ te dźwięki dochodzą do was, do głębi waszej sfery, waszego serca i powodują, że wasza dusza powoli się budzi z tej materialnej iluzji. Także polecam stosowanie malutkich dzwonków w domu, jeżeli ktoś ma malutkie dzwonki, takie, które są połączone z kryształami, to jest takie jakby rurki, które można zawiesić. To jest bardzo pozytywne, ponieważ przy wejściu do świątyni, na przykład w Indiach, się poruszało zawsze taki dzwonek, żeby po prostu odstraszyć wszelkie negatywne duchy, które są z nami przy wejściu do świątyni. To jest bardzo taki aspekt pozytywny, ponieważ powoduje jakby oddalenie tych wszystkich elementów astralnych, które są z nami. Jeżeli ktoś robi sobie sesję gongów, to może być pewny, że jego aura, jego pole aury zostanie po prostu oczyszczone wszelkiego rodzaju brudu astralnego, bytów i duchów i w ogóle. Na marginesie chciałem, drodzy kochani, wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki, właśnie te podkładki, które są do harmonizowania struktur wody. Polecam te podkładki wam serdecznie, ponieważ są bardzo dobre i powodują zharmonizowanie struktur wody. Pozdrawiam serdecznie, tutaj z Teneryfy i do widzenia.